Muszę powiedzieć, że będąc u boku przez ostatnie miesiące biskupa Edwarda i widząc jego zapał, gdy słyszę teraz, że sił mu brakuje, z dużo większym lękiem niż przed 10 miesiącami podejmuję to wyzwanie, które stawia przede mną Kościół. Ale takie są koleje losu. Właśnie 10 miesięcy temu, 2 kwietnia, tu w katedrze koszalińskiej odbywała się inauguracja mojej posługi biskupa koadiutora, a dzisiaj przychodzi mi z woli opatrzności Bożej i decyzji Ojca Świętego wkroczyć w kolejny etap tej posługi. Doraz w moim mieście rodzinnym, w którym dorastałem, wychowywałem się w duchu wyrażonym przez bardzo zwięzłe hasło nec temere, nec timide, bez lęku, ale też i bez zuchwałości. Chcę zatem tak wejść w tę posługę bez lęku, bo ufam, że Pan da siłę swojemu ludowi, każdemu z nas, ale też i bez zuchwałości. Liczę więc pokornie na współpracę każdego z was. Biskupa Edwarda, seniora biskupa Edwarda, na obecność, posługę, braterskie wsparcie, którego z całego serca liczę, biskupa Krzysztofa, biskupa Pawła, kapłanów, osoby życia konsekrowanego. Dzisiaj wasze święto. Można powiedzieć, że językiem młodzieżowym i kolokwialnym trochę skradłem wam show, bo dzisiaj uwaga przede wszystkim wam się należy. Ale myślę, że podzielimy się tą uwagą, która dzisiaj jest skupiona na naszym Kościele. I korzystając z tej okazji, chcę przede wszystkim w imieniu całej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej podziękować wam, osobom życia konsekrowanego, za to, że w tym Kościele jesteście. Bez was ta diecezja, ten Kościół byłby uboższy. Ale też liczymy, i w tym zawarte są też nasze życzenia, że kolejne lata, które są przed nami, i wyzwania, które stawia opatrzność, także w związku z tą dzisiejszą decyzją Ojca Świętego, będą czasem, którego nie zmarnujemy i który wykorzystamy. Chcę z całego serca prosić o modlitwę i ze swojej strony, tak jak tylko szczerze potrafię, ofiaro obiecać swoją gorliwą posługę tej diecezji. Tym, co pozwala mi z większą ufnością wejść w tę posługę, jest to, że przez 10 miesięcy, które przyszło mi wśród was w tej diecezji przeżywać, przebywać, doświadczyłem ogromnie dużo dobra serca, zwłaszcza ze strony biskupa Edwarda, który z braterską, ale jeszcze bardziej z ojcowską troską wprowadzał mnie w tę posługę i dzisiaj czuję się do niej przygotowany. Przynajmniej w takim znaczeniu, w jakim dziecko po 9 miesiącach przychodzi na świat. Więc wiem, że trzeba być bardziej samodzielnym, ale też proszę nie dziwić się, gdy będę jak nowo narodzony dzieciak czasami wołał i prosił o pomoc, a może nawet zawsze. Z całego serca powierzam się całym sercem waszym modlitwom w nadziei, że to, co Pan Bóg nam przygotował, będzie możliwe do dostrzeżenia i zrealizowania w posłudze naszego Kościoła, diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.